Cześć, witajcie. Dzisiaj naszym gościem jest Małgosia Migdal. Małgosia z pomocą naszą i nie tylko przeszła ogromną metamorfozę, którą właśnie teraz zobaczycie tutaj na filmie. No właśnie, Małgosiu, jak się zaczęła Twoja przygoda w ogóle ze sportem, z przejściem na tą dobrą stronę mocy, to znaczy na tą aktywną stronę mocy? Opowiedz, jak to u Ciebie wyglądało, jak się teraz czujesz, jesteśmy ciekawi. Zaczęła się już w sumie dawno, bo jakoś w 2017 roku podjęłam takie pierwsze próby w ogóle ze sportem. Sporty to były takie bardziej w domu, troszkę biegania i ogólnie to było z takiej platformy internetowej z takim bardzo znanym trenerem. Dawało mi to, że troszeczkę schudłam, aczkolwiek potem pojawił się efekt jojo, bo jednak chciałam też szybko mieć efekt. Troszeczkę mi to nie udawało się i to mnie troszeczkę tak demotywowało i takie to były po prostu skoki. Raz ćwiczyłam parę miesięcy, drugi raz po prostu już nie chciało mi się, ale przyszedł taki moment, kiedy już tak bardzo mi się chciało, bo już nie mogłam patrzeć po prostu na to, jak wyglądam. Może nie tyle, że chodziło mi o samą jakąś tam małą nadwagę, tyle co po prostu każdy już zwracał mi uwagę z pytaniem głupim, a w którym jesteś tygodniu? No, tygodniu ciąży. Tak, bo wiedzieli dobrze, że staramy się długo z mężem o dziecko, ale to nie wychodziło. I właśnie to takie po poronieniach zostawał mi ten brzuch i to najbardziej mnie tak motywowało, żeby go w końcu zlikwidować i wyglądać normalnie, żeby to po prostu nie przypominało o tym. To taki był główny motywator. Mhm. I tak się zaczęło. Okej. Okay. No dobrze, powiedz mi, to kiedy zaczęłaś uczęszczać na zajęcia takie stacjonarne, czyli tak w miejscach takich, klubach fitness? No dopiero w tym roku. W tym roku. W tym roku, w lipcu, przyszłam do Was, do Rusz się z Betty, tak. To był taki pierwszy krok do wyjścia do ludzi, ponieważ wcześniej nie dawałam rady pod względem takim psychicznym. Jestem introwertykiem, więc ciężko było mi w ogóle wyjść do ludzi. Więc dopiero teraz, jak podjęłam się po prostu terapii u psychologa, dopiero to mi pozwoliło wyjść do ludzi. Okej, no dobrze. To w takim razie powiedz mi, jak się u nas czujesz? Fantastycznie. Jak się czułaś w ogóle po tych pierwszych treningach, takich grupowych? Pierwszy trening, jeśli chodzi ogólnie o ludzi, to byłam troszeczkę taka spięta, no bo dużo ludzi, no w sumie tak, nie patrzyło na mnie, no bo widziałam to, że mogłam się czuć swobodnie, ale mimo wszystko introwertyk czuje w głowie, że po prostu jest dużo ludzi. I to było troszeczkę takie niekomfortowe, aczkolwiek wyszłam zadowolona. Ale nie z tego, jak ćwiczyłam, bo to był, pamiętam wtedy z Karoliną pierwszy trening na stepach i ja nie umiem tańczyć, nie umiem się poruszać i to był cud, że ja nie zrezygnowałam, bo naprawdę mi cały trening w ogóle nie wyszedł, myliłam kroki, w ogóle nie mogłam się skoordynować z dziewczynami i naprawdę to cud, że drugi raz przyszłam. Ale spodobała mi się atmosfera i to właśnie zadecydowało o tym, żeby tu wrócić. Okej, okay, to jeżeli choreografie nie są Twoim takim mocną stroną, Twoją, chociaż według mnie da radę to się wyuczyć, przynajmniej po własnym doświadczeniu wiem, że pierwsze treningi na stepie nie szły zbyt dobrze, teraz naprawdę aż czekam na kolejny trening. Jakie treningi w takim razie są Twoimi takimi ulubionymi, które sprawiają Ci największą satysfakcję, po których widzisz wzrost swojego samopoczucia, które sprawiają Ci taką satysfakcję? Najbardziej treningi siłowe. Głównie właśnie podnoszenie większych ciężarów, bo wtedy też widzę swoje postępy podnoszenia im większych ciężarów, to wtedy mam w głowie taką myśl, że mogę więcej. No czyli widzisz progres, tak, nie? Dzięki tak. Modyfikacji. No i kardio to też takie, jak jest, na przykład byłam na trampolinach, co mi się bardzo spodobały. To też tak bardzo, bardzo fajnie tak mi się ćwiczyło. Tak. Mhm. Znaczy trampoliny to pewnie gdzieś tam energia, nie? Tak, tak. Panuje na zajęciach ta muzyka tak. I te okrzyki bojowe instruktorek. No dobrze, teraz powiedz mi, zaczęłaś z nami współpracę, zaczęłaś chodzić na zajęcia takie grupowe od lipca. Czy były takie momenty zwątpienia? Szczerze mówiąc, jak przyszłam tutaj, to nie. Nie miałam już takich właśnie momentów zwątpienia, wręcz przeciwnie. Wiedziałam, że ja muszę iść na trening. Ja wykupiłam sobie karnet i wiedziałam, że ja muszę iść. No bo nie mogę też tak
tu się pokazałam, a potem nagle znikam, więc to też by o mnie coś świadczyło. To też tak w głowie siedziało, że ja muszę tam iść, muszę coś sobie pokazać i pokazać innym. Więc nie było takich już momentów zwątpienia. Nie było. Czyli nie. Idziesz na całość, tak. I jak zaczęłaś, to już, tak, to już nie ma w ogóle tak. Odwrotu. No dobrze, co cię w takim razie motywuje do działania? Co mnie motywuje? Motywuje mnie na pewno to, że mam jeden taki cel. Chciałabym kiedyś wystąpić bardziej, wziąć udział w zawodach bikini fitness bądź wellness, ale nie wiem, czy to kiedykolwiek się uda. Mam nadzieję, że tak. Będę do tego dążyć. Będę z twoją determinacją, Gosia, jest twoją będę taką dążyć, tak. Sumiennością. I to taki jest teraz taki najmocniejszy motywator, że chcę zrobić coś z sobą takiego, żeby czuć się po prostu tak, jak chcę się czuć. Nie jak będą na mnie patrzeć inni, żeby wyglądać dla innych, tylko ja chcę spojrzeć w lustro i sobie powiedzieć, zrobiłaś to. Czyli masz cel i dzięki temu tak. Motywuje cię do przychodzenia, po prostu tak. Do regularnych ćwiczeń. No dobrze, czy oprócz zmiany twojej sylwetki, bo ta sylwetka się zmieniła, bo zrzuciłaś 10 kg. 10, tak. Coś jeszcze się zmieniło w twoim życiu? Nabyłaś, nie wiem, pewności siebie? Na pewno. Faktycznie zaczęłaś wychodzić do ludzi i już tak. Nie masz takich oporów? Nie mam takich oporów jak wcześniej. Po pierwsze, już mogę w końcu ubrać się tak jak chcę, czyli nikt mi nie będzie zadawał dziwnego pytania, w którym jesteś tygodniu. Czy nawet jak szłam na rozmowę o pracę, to też patrzyli na ten brzuch i no gdzieś tak, no mogli sobie pomyśleć, że ja może chcę coś, nie wiem, wyłudzić macierzyński czy coś. I no tak, to właśnie też jest to poczucie, że wyglądam normalnie. Mhm. I to mi daje właśnie taki większą pewność siebie głównie. Okej, okay. Tak jak wspominałaś, masz męża. Czy męża również zmotywowałaś do treningów? Czy może on cię zmotywował do tego, że zaczęłaś w ogóle uczęszczać na zajęcia? To też było na początku, że mąż mnie pchał do tego, żeby wyjść do ludzi, zacząć coś robić, cały czas mnie motywuje, że przecież dam radę, że nie ma możliwości nie dać rady, że przecież jestem, zawsze mi to mówi, jesteś wspaniała i to jest takie budujące bardzo. No i teraz przyszedł taki czas, wrócił za granicę i chodzi ze mną na treningi. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze może z tobą wystąpi na zawodach. Też mu o tym mówiłam. Zobaczymy. Wspaniale mieć kogoś takiego, osoba, która cię wspiera i pomaga, nie? Tak. W realizacji celu. To jest niesamowite, bo wcześniej mój poprzedni związek w ogóle opierał się na tym, że nie miałam w ogóle żadnego wsparcia. A teraz czuję, że mogę naprawdę dużo, mogę nawet podbić świat, jeżeli będę tylko chciała. Bo tak. Wiem, że mam kogoś, kto mnie naprawdę motywuje. I kto będzie obok ciebie zawsze, tak. Nie? Tak. To pięknie i tylko można zazdrościć i podziwiać takie związki. Powiedz mi, czy zawsze w ogóle lubiłaś sport? Nie. Nie. Po szkole podstawowej od 6 klasy przestałam ćwiczyć na WF-ie ze względu na kontuzję kolana, bo za dziecka grałam dużo w piłkę nożną i to przysporzyło po prostu problem, tak. Całe gimnazjum nie ćwiczyłam, szkoła średnia nie ćwiczyłam. W ogóle nie lubiłam sportu, bo po prostu czułam się, że ja nie dam rady, nie mogłam biegać przez kolano. Teraz w ogóle go nie czuję, nie wiem, może się zregenerowało. I dopiero właśnie jak zaczęłam mieć te swoje problemy takie niepłodnościowe, wiedziałam, że muszę się ruszyć i muszę troszeczkę ten organizm odratować, bo jednak taki zasiedziany organizm też potrafi przysporzyć dużo problemów. Mhm. Więc to dopiero gdzieś tak 5 lat temu tak. Zaczęłam po prostu bardziej dbać o siebie. Czyli to jest tak naprawdę proces. To tak. Nie jest tak, że pierwsze próby, tak jak mówiłaś, nie... To był zawsze fiask. Mhm. Zawsze był fiask. Ja ogólnie ważyłam przed swoją pierwszą ciążą 42 kg. A skończyło się na prawie 58, więc dużo przytyłam. Przy Gosi wzroście to było 50, na pewno widoczne, tak jak zobaczycie teraz na zdjęciach. I ogólnie rzecz biorąc, no to mówię, zaczęłam biegać gdzieś i to było takie właśnie... Miesiąc był taki, że ja po prostu robiłam wszystko, żeby schudnąć, nawet próbowałam głodówek, tak, nie jeść, albo czegoś po prostu konkretnego nie jeść, żeby schudnąć. No ale to zawsze był fiask i zawsze efekt jojo i zawsze to wracało. Mimo, że ja to gdzieś schudłam, to i tak zaraz powróciło. To co w takim razie jest twoim kluczem do sukcesu, że teraz wytrwałaś? Ten cel, który ustanowiłaś? Czyli... Między innymi, ale to też to, że po prostu nie dać się, jakby to powiedzieć,
temu, żeby ktoś oceniał, bo to też właśnie to, że ktoś mnie oceniał, ja poddawałam się, bo tak naprawdę wiedziałam, że może mi nie wyjść i znowu ktoś mnie oceni. A teraz mam to po prostu, brzydko mówiąc, gdzieś. Mhm. Robię to dla siebie i chcę się czuć dobrze. Czyli nabrałaś takiej pewności siebie, tak. Samoakceptacji. Bo trzeba też zaakceptować najpierw to, jak się wygląda, nawet z tym brzuchem, że to jestem ja i ja tak wyglądam i nikt nie ma prawa mi tego wytykać. I to, jak ja chcę wyglądać, to tylko moja sprawa. Dokładnie. No i to właśnie spowodowało, że chcę wyglądać dobrze dla siebie i to jest taki główny motywator, gdzie dalej pędzę. Cieszymy się. Gosiu, powiedz mi jeszcze w ogóle, jakie treningi, po jakich treningach czułaś taki wyskok endorfin, energii? Siłowe, mówiłaś, że jakby są twoimi ulubionymi. Tak. A czy są takie treningi, które nie są siłowymi, a też sprawiają ci taką radość, radość życia, taką energię do działania, chęć do życia? Znaczy w sumie tu ciągle chodziłam tylko głównie na siłowe, aczkolwiek to mówię, te trampoliny byłam niestety tylko raz. No teraz już nie mogę, bo mi, że tak powiem, zabronił trener, który mnie prowadzi też osobno, poza właśnie tutaj Ruszcie z Betty. Żałuję trochę, bo to właśnie po tym treningu, jednym treningu, wyszłam taka nowonarodzona, taka po prostu jeszcze mogłabym chętnie pójść gdzieś biegać, jeszcze coś. Tak, to wtedy było najbardziej fajne, bo tak to głównie właśnie skupiałam się tutaj na treningach bardziej takich, no w sumie siłowych, czy modelowanie sylwetki, czy minus 500 kalorii, to głównie takie siłowe. Tak, to z fizjoterapeutą taki trening siłowy, korekcyjny był prowadzony z Mariuszem. No dobrze, jak się w takim razie czujesz teraz? Jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Czuję się bardzo dobrze, czuję się lekko, przede wszystkim nie mając tych 10 nadprogramowych kilogramów. Czuję się silniejsza i fizycznie, i psychicznie zarówno. I mój plan jest taki, żeby choćby do lutego mieć zarys mięśni brzucha. Zobaczymy. Na razie jeszcze nie ma, ale powolutku będziemy do tego dążyć. Tak. Małgosiu, my tego Tobie życzymy, żeby faktycznie w lutym spełniło się Twoje marzenie pierwsze. Drugie to są te zawody. Tak, zobaczymy kiedy. Bikini Fitness. Mam nadzieję, że nawet uda mi się z Tobą pojechać i Ci kibicować. Oby. Bardzo gdzieś spod sceny. Życzymy Ci powodzenia. Bardzo dziękuję. Życzymy dużo miłości i dalszego wsparcia w związku. Dziękujemy, że mogliśmy Cię poznać i możemy Cię gościć na naszych treningach. Ja również bardzo dziękuję. Bo gdyby nie Wy, to by tego wszystkiego nie było. Bardzo nam miło. Wielkie gratulacje i naprawdę zobaczcie jeszcze raz efekt Małgosi, która w ciągu pół roku, od lipca do listopada. Znaczy głównie tak najwięcej 7 kg od lipca, no tak lipiec, czerwiec do września. Do września. Tak. Najwięcej. Był spadek wagi i jak widać Gosia się w tym trzyma, efektuje ją, nie ma. Nie ma. Energia do działania jest i do ćwiczeń również. Tak. Serdecznie Ci dziękujemy za wywiad, za to, że się podzieliłaś swoją historią i że mam nadzieję zmotywowałaś inne osoby do uprawiania regularnej aktywności fizycznej. Choćby dla zdrowia. Tak jest. Dziękujemy. Trzymajcie się.